Cześć, witajcie. Dzisiaj szybki przepis, kolejny zresztą, na tym razem ciasteczka niskowęglowodanowe, bezcukrowe, bezglutenowe, ciastka korzenne. Ja zrobiłam akurat ciastka korzenne, dodałam cynamon, zielony imbir, troszkę anyżu, troszkę gałki muszkatołowej, ale w sumie można zrobić tylko z kakao, także można polać polewą czekoladową, taką również bez cukru. Także wersji tych ciasteczek może być kilka, natomiast sama baza jest fajna, ciasto jest bardzo plastyczne, dobre do wyrobienia, do wykrawania. Ja użyłam mąki konopnej i mąki owsianej. W zasadzie to ta mąka konopna to jest takie moje odkrycie, dlatego że naprawdę według mnie ma dużo bardziej korzystne makro w stosunku do mąki kokosowej, dlatego że ma dużo mniej węglowodanów, bo akurat ta mąka kokosowa, której ja użyłam, ma 26 gramów, natomiast ta z konopi ma w 100 gramach około 3 gramów węglowodanów, także to jest naprawdę bardzo mało. Natomiast jeśli chodzi o tłuszcze, tłuszcze 8,6, a tłuszcze w mące kokosowej 16. Chyba będę zmierzać ku temu, że większość wypieków właśnie będę robić z mąki konopnej, jeśli chodzi o takie mąki bezglutenowe i niskowęglowodanowe. Zapraszam Was, obejrzyjcie sobie, zobaczcie jakie te ciastka są proste i smaczne, także na diecie niskowęglowodanowej, czy ketogenicznej, czy to będzie low carb, czy optymalna, można jeść smacznie, w zasadzie można powiedzieć, że normalnie. Zapraszam Was serdecznie. A jeśli spodoba Wam się materiał, nie zapomnijcie o skomentowaniu, napiszcie, jakie wypieki na słodko, powiedzmy, robicie na takich dietach, jakie ewentualnie opcje, jakie warianty smakowe polecacie. I zapraszam Was do następnego materiału i do zobaczenia, pa, pa!